na finalnej, ostatniej przed startem, który już za chwilę, konferencji prasowej przed młodzieżowymi mistrzostwami świata kobiet i mężczyzn Kielce 2021. Ladies and gentlemen, warm welcome, and let us welcome you with honor to the last conference before the official opening of the World Championship in Boxing Kielce 2021. Zanim przedstawimy wszystkich gości obecnych na dzisiejszej konferencji, zapraszamy wszystkich do obejrzenia krótkiego filmu. Before we present our guests, we are inviting you to look and have a look at the film we prepared. Dziękujemy bardzo serdecznie i raz jeszcze witamy na konferencji prezydenta Światowej Federacji Boksu, pan Umar Kremlew. Thank you very much for your time and let us welcome the president of the International Boxing Association, Umar Kremlew. Witamy bardzo serdecznie człowieka, który przez wiele miesięcy zabiegał o to, żeby ta impreza odbyła się w Polsce i w Kielcach, prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek. Warm welcome to the president of Polish Boxing Association, Grzegorz Nowaczek, who has been making a lot of efforts so that we meet here in Kielce and in Poland and we are hosting this magnificent event. Witamy bardzo serdecznie współgospodarza tej wspaniałej imprezy, marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Andrzeja Będkowskiego. Warm welcome to the marshal of Świętokrzyskie Województwo, Andrzej Będkowski. Witamy bardzo serdecznie prezydenta miasta Kielce, pana Bogdana Wentę. Warm welcome to the mayor of the city of Kielce, Bogdan Wenta. Bardzo serdecznie witamy na tej konferencji sekretarza generalnego Światowej Federacji Boksu István Kovács. Warm welcome to the secretary general of AIBA, István Kovács. I bardzo serdecznie witamy także członka zarządu województwa świętokrzyskiego, jest z nami pan Tomasz Janka. Warm welcome to Tomasz Janka, member of the board of Świętokrzyskie Region. Szanowni Państwo, na tej konferencji miała być jeszcze obecna pani minister Anna Krupka. Niestety obowiązki służbowe spowodowały, że pojawi się na ceremonii otwarcia, ale kilka słów na pewno powie. Bardzo proszę, żeby głos zabrał prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek już za chwilę. Oczywiście witamy bardzo serdecznie prezesa Suzuki Motor Poland, partnera strategicznego Polskiego Związku Bokserskiego, partnera nie tylko tych mistrzostw świata, ale wszystkich imprez organizowanych przez Polski Związek Bokserski, Piotr Dulnik. Witamy bardzo serdecznie. We also warm welcome for Piotr Dulnik, the president of Suzuki Poland, who is the strategic partnership of the event. We were supposed also to host Anna Krupka, who is the secretary of in the Ministry of Sport, but unfortunately she's not with us. She's going to join us on the official opening. Panie i panowie, teraz bardzo prosimy, żeby głos zabrał prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek. And now let's give the floor to Grzegorz Nowaczek, the president of the Polish Boxing Association. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej konferencji prasowej poświęconej Młodzieżowym Mistrzostwom Świata w boksie. Ladies and gentlemen, warm welcome to the second press conference devoted to this event we are hosting, Men's and Women's World Championship in Box. Jest mi niezmiernie miło, że Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie, pierwsze w historii, odbędą się właśnie w Kielcach, na pięknej ziemi świętokrzyskiej. I'm very honored that this championship is going to be held and is being held here in Kielce and on our beautiful Świętokrzyskie region. Chciałbym z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi Światowej Federacji Boksu Olimpijskiego, panu Umarowi Kremlewowi. Here is the moment to express my gratitude to Umar Kremlew, the president of the International Boxing Association.
za ogromne zaufanie i za przydzielenie nam tej właśnie organizacji. For the great confidence that he had in us and that he decided to host the international championship here in Kielce. Myślę, że od samego początku naszej znajomości ta współpraca jest bardzo dobra, za co serdecznie panu prezydentowi jeszcze raz dziękuję. I think that the cooperation between us has been very fruitful and very nice from the very beginning. That's why I would like to express my gratitude. Dziękuję również za ogromne wsparcie ze strony AIBA, które wsparło kwotą 2 milionów złotych naszą imprezę. I would also like to thank AIBA, who supported our championship with the sum of 2 million. Myślę, że panie prezydencie, myślę, że nie zawiedziemy przy organizacji i w przyszłości również imprezy tego typu będą przydzielane właśnie dla Polski. I hope we will not let you down and the events of such kind will also be designated to be organized here in Poland. Bardzo dziękuję panu marszałkowi województwa świętokrzyskiego, który jest głównym gospodarzem tej imprezy. I would like to thank the marshal of Świętokrzyskie Region, who is the main host of today's event. Dziękuję panu prezydentowi Bogdanowi Wencie za wsparcie. I would like to thank the mayor of Kielce, Mr. Bogdan Wenta, for the support. Serdeczne podziękowania dla pana prezesa Suzuki Motor Poland, pana Piotra Dulnika, który jest z nami od samego początku i bardzo mocno wspiera, tak powiedział pan Marek, wszystkie nasze imprezy bokserskie. And many thanks to Piotr Dulnik, the president of Suzuki Motor Poland, who has been with us from the very beginning and he's supporting us. Bardzo się cieszę, że wszystkie ekipy dotarły do nas, do Polski w zdrowiu. I'm very satisfied that all the teams came to Poland without any problems. I myślę, że ta cała impreza będzie przeprowadzona w mocnym reżimie sanitarnym i wyjadą stąd ze wspaniałymi wspomnieniami. And I'm sure that all the event will be organized in the sanitary regime so that everybody is satisfied and leaves Poland with satisfaction. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. To był prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek. Bardzo prosimy teraz o kilka słów, które dla wszystkich uczestników tej konferencji przygotowała pani minister Anna Krupka. Thank you very much for those words. And now we are going to have the presentation of the words which were prepared by Anna Krupka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele sportu, dzisiaj oczy pasjonatów pięściarstwa z całego świata zwrócone są na Kielce, na województwo świętokrzyskie. Cieszę się, że także dzięki moim staraniom po raz pierwszy w stuletniej historii polskiego boksu impreza najwyższej rangi, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie będą odbywały się w naszym kraju, w Kielcach. Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie znaczące wsparcie rządowe. Moje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na nie 800 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki z rezerwy ogólnej 500 tysięcy złotych. W Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w boksie weźmie udział 500 pięściarek i pięściarzy z całego świata. W połączeniu z grupą sztabów szkoleniowych i przedstawicieli kilkudziesięciu światowych federacji bokserskich oczekiwać należy 2 do 3 tysięcy gości zagranicznych. To doskonała promocja polskiego sportu, boksu, Kielc i ziemi świętokrzyskiej. Dziękuję za wielkie zaangażowanie i profesjonalną organizację wydarzenia prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego, panu Grzegorzowi Nowaczkowi. Impreza odbywa się w trudnym czasie epidemii koronawirusa. W Polsce sport zawodowy nieprzerwanie działa. Przy organizacji mistrzostw zostały zachowane najwyższe standardy bezpieczeństwa. Już wiemy, że wszyscy zawodnicy, pięściarki i pięściarze otrzymali negatywne wyniki testów. Mam nadzieję, że wyjadą z Kielc z dobrymi wspomnieniami i że nasze miasto będzie miejscem, w którym rozpoczęła się niejedna światowa kariera pięściarska. Wszystkim pasjonatom boksu życzę dobrych sportowych emocji.
I'm very grateful that such event of such kind is going to be organized here in Kielce, thanks to my efforts and the efforts of Ministry of Culture, National Heritage and Sport. We are very grateful that we were able to support it with the financial sum of 500,000 zloty. And Mateusz Morawiecki, the Prime Minister of Poland, from the reserve of national budget, he devoted the sum of 800,000 zloty for the championship of this kind. I understand that it's quite difficult to organize the championship in the time of epidemic, but just to remind you, the sport, the professional sport is continuing even though the pandemic is around us. That's why I'm very satisfied that we managed to organize it. It wouldn't have been possible without the support of many people to whom I really thank, and to the great support of the Polish Boxing Association, who made an effort to organize the championship, although the situation around us like this. I wish all the participants to the boxing championship the luck, the medals and success. And we are very grateful because there were a lot of them who came to our country, more than 2,000, maybe 3,000 of those coming to Poland, thanks to the organization of the championship. And I'm very grateful that all the teams and all the participants of the boxing rivalry, which are more than 400, are here safe and sound in Kielce and are going to, for the next 11 days, take part in the championship. To była oczywiście pani minister Anna Krupka. Teraz bardzo prosimy, aby głos zabrał prezydent Światowej Federacji Boksu, pan Umar Kremlew. It was the word of State Secretary Anna Krupka from the Ministry of Sport, and now we would like the international president of International Boxing Association to take the word. Дорогие друзья, коллеги, я всех рад приветствовать. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Wami. Ja chcę сказать, сегодня мир переживает непростую ситуацию. Это коронавирус. Очень тяжелую, где остановились спортивные состязания по всему миру. Chciałem na początku podkreślić, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji światowej z okazji pandemii koronawirusa, ale też trudnej sytuacji dla sportu. Nasze dzieci остались без возможности выступать. Почему я говорю наши? Потому что дети чужими не бывают. Nasze dzieci, naszym dzieciom przyszło występować na bokserskich ringach w tym czasie. Mówię nasze dzieci, bo tak czuję. И Польша сегодня проводит чемпионат мира среди молодежи, дает возможность всему миру, всем странам, их детям выступать, и также кто в этом турнире участвует. Polska daje dzisiaj możliwość, że te dzieci, nasze dzieci, które przygotowywały się do tych mistrzostw, mają szansę dzisiaj wystąpić podczas mistrzostw. Национальные федерации отправили спортсменов для того, чтобы выступали на молодежном чемпионате мира. Федерации народовые все доложили старань, чтобы все экипы могли тутай дисяй на тих мистерствах выступить. Хочется сказать всем, кто участвует, чтобы этот турнир состоялся. Хотел бы поведеть для всех, кто же тутай знайдуемся и кто же будут брали удел в тих заводах. Спасибо огромное за поддержку, за то, что думают, чтобы спортсмены не оставались без соревнования и, наоборот, развивались и создают условия. I chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym możemy kontynuować sport profesjonalny i sportowcy profesjonalni mogą kontynuować swoje pasje i rozwijać się. Ведь мы спортивные функционеры. И не только спортивные функционеры, чиновники, правительство. Мы все созданы для того, чтобы создавать условия для людей, для спортсменов. To ważne dla nas, wszystkich członków federacji, nie tylko członków federacji, ale wszystkich działaczy sportowych, żeby takie mistrzostwa się odbywały, żeby takie możliwości dla uczestników wydarzeń sportowych mogły się odbywać. Это наша обязанность. To nasza konieczność.
И очень радует. Спасибо огромное мэру города, спасибо огромное национальной федерации, президенту Польской Федерации. Bardzo dziękuję prezydentowi miasta Kielce, prezesowi naszej polskiej organizacji boksu. Самое простое это было отказаться, вот. Но никто не отказался, мы все здесь присутствуем, и АИБА, и Национальная федерация, и спортсмены, и тренеры подготовили всех, и этот турнир сегодня состоится, и мы его будем сегодня все вместе открывать. Хотел бы поздравить всех с праздником, это действительно праздник. Chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj jest święto, święto boksu dla wszystkich, dla całej Federacji Światowej Boksu, dla wszystkich osób, które się do tego wydarzenia przyczyniły i dzisiaj będziemy mieli tą okazję, żeby oficjalnie otworzyć te mistrzostwa. Sportsmenom, puść победит сильнейший. Wygra silniejszy. Зрителям красивого зрелища. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Prezydent Światowej Federacji Boksu Umar Kremlev. President of the International Boxing Association Umar Kremlev. A teraz bardzo poprosimy o zabranie głosu marszałka województwa świętokrzyskiego, współgospodarza tej wyjątkowej, historycznej dla naszego kraju imprezy, pan Andrzej Będkowski. And now let's give the floor to Andrzej Będkowski, marszał of the Świętokrzyskie region, who is the co-host of today's championship. Panie Prezydencie Federacji Bokserskiej AIBA, Panie Prezesie Polskiego Związku Bokserskiego, Szanowni Państwo uczestnicy tej konferencji związanej z imprezą jakże ważną dla sportu, można powiedzieć, światowego, młodzieżowych mistrzostw świata mężczyzn i kobiet w boksie. Mr. President of the International Boxing Association, Mr. President of the Polish Boxing Association, ladies and gentlemen, I'm very happy that I'm here and we can gather here because of this huge event which is happening around, which is the Youth, Men's and Women's World Boxing Championship. Dla mnie jako marszałka województwa świętokrzyskiego, regionu, gdzie te mistrzostwa się będą przez dwa tygodnie odbywać, to ogromny zaszczyt i chciałbym tu panu prezydentowi, panu prezesowi podziękować, że właśnie w Kielcach, w stolicy województwa świętokrzyskiego, młodzieżowe mistrzostwa świata w boksie się odbędą. For me, as the marshal of this region, I would like to express that I'm very honored to be a host of this incredible event, and many thanks to the mayor of Kielce, to the presidents of the Polish Association, that they made it happen and it's going to be here. Jako sympatyk sportu, ze sportów walki, to właśnie boks jest dla mnie tą dyscypliną, którą lubię najbardziej. Z różnych powodów, ale przede wszystkim na to składają się takie rzeczy jak ogromna umiejętność zawodników boksu, ich ogromna sprawność, a jednocześnie ogromne przygotowanie do występów. I to u nich wszystkich podziwiam. I am the enthusiast of sport of any kind, but especially box, for many reasons. One of those being that they are very agile and the boxing competitions needs a lot of skills and preparation. And I see all of those traits in the boxing teams. Chciałbym w związku z tym powitać i bardzo serdecznie pozdrowić uczestników, zawodników tych mistrzostw świata, ale również trenerów, którzy im towarzyszą, opiekunom poszczególnych federacji, no i oczywiście sędziów, którzy w takich szorankach zawsze muszą uczestniczyć i decydować o właściwym werdykcie.
So I would like to welcome especially the contestants, the people, the male and female boxers who came here to Kielce and are going to fight for the coming years, but not only the competitors. Also, I would like to welcome their teams, especially their trainers, the judges, who would have to take the decision, the final decision of who is the winner. Bardzo serdecznie również chciałbym powitać i pozdrowić, a jednocześnie prosić w imieniu organizatorów, dziennikarzy, którzy w tej sytuacji, o której mówił pan prezydent, tej sytuacji pandemicznej, będą mieli szczególną rolę w przekazie tych zmagań, jacy młodzi adepci boksu będą tu w Kielcach musieli sprostać. And many thanks to the journalists who in those hard time and harsh time for everyone would have to broadcast the information for everyone and for the public. Jeszcze raz wyrażam przekonanie, że Ziemia Świętokrzyska będzie dla wszystkich, którzy tutaj przyjechali z różnych części świata, zawodników, trenerów, działaczy, sędziów, miejscem gościnnym, a zawodnikom życzę, niech zwyciężą najlepsi. Dziękuję za uwagę. I'm more than convinced that all the competitors and all the trainers would feel the hospitality of our Świętokrzyskie region, and I'm very honored that the championship is organized here, and I wish that the strongest win. To był marszałek województwa świętokrzyskiego, pan Andrzej Będkowski. A teraz bardzo prosimy o zabranie głosu prezydenta miasta Kielce, pana Bogdana Wentę. And now let's give the floor to the mayor of the city of Kielce, Mr. Bogdan Wenta. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to Kielce, the city of sport. I'm really proud that we will have the next 2 weeks the family, a really big box family, because in my opinion, as a former professional player, manager and coach, I understand as youth, men's and women's world championship and the boxing competition is really the first step, the big window for this next big amateur sport, which is, for example, Olympic Games. Mr. President of Polish Federation, thank you very much for this possibility that we as a place and as a mayor of the city, I can participate and be part of this big festivals of sport. Since 1 year, we fight all over the wall, we fight against the pandemic. But sport is one of these challenges that we can be united. From my side, as a former sporter, I wish you all really good results and very healthy, very fair, and very successful atmosphere. Best regards after these 2 weeks from the Kielce. Welcome once again in my city. Thank you very much. Szanowni Państwo, jestem bardzo dumny, że to właśnie tutaj w Kielcach przez następne 2 tygodnie odbywać się będą Mistrzostwa Świata w boksie. Jestem przekonany, że to jest bardzo ważne nie tylko dla zawodników, ale również trenerów. Mówię to jako osoba, która profesjonalnie uprawiała sport i zajmowała się sportem przez wiele lat. Jestem przekonany, że w reżimie sanitarnym odbędą się te zawody i odniosą ogromny sukces. Panie Prezydencie Światowej Organizacji Boksu, dziękujemy bardzo serdecznie za tą możliwość, że to właśnie w Kielcach te Mistrzostwa Świata mogą się odbywać przez następne 2 tygodnie. Życzę wszystkim wielu sukcesów. If you permit once Mark more, of course, thank you very much, as well Marshall said before, media. This is a special rule for all of you, that what is the sport spirit without audience? What is the sport without fans? But thank you very much, or thanks you, your mission. We can live together, we can live emotional side, especially for such kinds of sport as a box. Box is also very fighty sport. We stay with the people, stay face to face. Young girls, young boys with the future to be maybe famous professional boxer, but without media, nothing would happen. Thank you very much for this, and to all the best that we will have really good promotional festival of sport in the Kielce and Poland and over the world. Thank you very much.
I tak jak pan marszałek Andrzej Bętkowski powiedział, to bardzo ważne i chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować mediom, bo w tych ciężkich czasach to dzięki wam będziemy mogli obejrzeć te zawody sportowe. To jest bardzo ważne w tym czasie, żeby być zjednoczonym i żebyśmy wszyscy byli razem i macie przed sobą misję. Misja jest bardzo ważna i życzę, żeby również, żeby państwo mieli satysfakcję ze swojej pracy. Dziękujemy bardzo. Prezydent miasta Kielce, pan Bogdan Wenta. A teraz bardzo prosimy o zabranie głosu sekretarza generalnego Światowej Federacji Boksu, człowieka, który od kilku dni przebywa w Kielcach i będzie nadzorował tą imprezę, István Kovács. And now let's give the floor to István Kovács, the Secretary General of AIBA. So ladies and gentlemen, dear friends, thank you for attending the last press conference before starting the venue. And one story I have to tell you. I'm promising I will be very short, but some of them friends is asking me, Polish friend always asking me how I feel myself in Poland. And I'm always telling him, I feel myself like at home, because Poland is, I can say it, it's my second home. I have a lot of very interesting and very nice story about Poland, especially my own career, own boxing career started in Poland in 1988. Chciałem państwu przytoczyć, będąc tutaj, witam państwa serdecznie, chciałem przytoczyć jedną historię, obiecuję, że nie będzie długo. Wszyscy moi znajomi pytają mnie, jakie mam wspomnienia z Polski, jak się tutaj w Polsce czuję. Ja powiem bardzo otwarcie, Polska jest moim drugim domem i nie mówię tego bez kozery, ponieważ tu w Polsce zaczęła się moja kariera bokserska w 1988 roku. That was 32 years ago, oh my goodness, 33 years ago, when I won the European Championship in Gdansk. So that was my first big amateur success. That was my first milestone in my entire career. To były zawody Mistrzostwa Europy i po raz pierwszy je wygrałem w swojej kategorii amatorskiej. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie i bardzo miło to wspominam. And then many of them knows I won everything as possible in the amateur boxing. I became European champion, world champion, and Olympic champion. And when I turned pro, I also have a great Polish friend, Dariusz Michalczewski. I think everybody know him. And we grew up together in Universum Box Promotion. And when I finished my entire boxing career, that was in 2002, that was also in Poland. I fought my last professional fights also here in Poland. I od tamtego momentu wygrałem wiele walk bokserskich, doszedłem do najwyższej rangi, do mistrzostw olimpijskich, ale zakończyłem swoją karierę w 2002 roku tutaj w Polsce. Mam obecnie przyjaciela Polaka, którego wszyscy pewnie państwo znacie, pan Dariusz Maliszewski, przepraszam, jeżeli przekręciłam, przepraszam, Dariusz Michalczewski, więc jest to mój przyjaciel. Tak, znamy. So, and now I come back as a general secretary of AIBA to serve the amateur boxing in Poland. And I'm so glad and so happy to be here. And first of all, we have to say thank you for the local organization and also the Polish Boxing Association, because they did an excellent job, especially in this very strange and very curious moments during the pandemic. I tu dziś jestem znowu z wami w Polsce i będę pracował przy organizacji Mistrzostw Świata w boksie. Jestem z tego wyjątkowo zadowolony, aczkolwiek mamy ten trudny czas pandemii. We are, behalf of the AIBA, we are working very hardly to develop our beloved sports, and we want to get back as a mainstream sports. And such a great partners like the Polish Boxing Association, it will be not a very hard job, because they are an excellent professional partners. W Światowej Organizacji Boksu dbamy o to, aby rozwijać boks, aby stał się on sportem jak najbardziej popularnym, popularyzujemy go, ale oczywiście nie byłoby to możliwe bez naszych partnerów. Ale tutaj podkreślę, że polska organizacja bokserska doskonale nam w tym wszystkim pomaga i współpraca się układa doskonale. And I am sure we will see also in this competition a lot of new generation star, a big boxing star, and I'm definitely sure that most of them will be also
as successful as used to be was Dariusz Michalczewski or Adamek or Glowacki or maybe Pietrzykowski. So the Poland has a great tradition of boxing. I'm definitely sure in this team we will have also find and see some future stars, and I wish not just for the organization, but also for the boxers and the girls and the female boxers also a lot of success, and I hope we will enjoy the following days here in Kiel. So thank you so much. Polska ma ogromne tradycje bokserskie. Macie tutaj bardzo wielu doskonałych bokserów, chociażby Dariusz Michalczewski. I mam przekonanie, jestem przekonany, że wśród dzisiejszych zawodników, którzy przyjechali tutaj na Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, znajdują się przyszli, wspaniali bokserzy, którzy będą odnosili podobne sukcesy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Sekretarz Generalny Światowej Federacji Boksu Istvan Kovács. A teraz bardzo proszę o to, żeby głos zabrał partner strategiczny Polskiego Związku Bokserskiego, prezes Suzuki Motor Poland, pan Piotr Dulnik. And now let's give the floor to Piotr Dulnik, the president of Suzuki Motor Poland. Dzień dobry państwu. Ja nie chciałbym za dużo mówić o zaangażowaniu Suzuki w tą imprezę, ponieważ stało się już standardem, że jesteśmy partnerem wielu wydarzeń sportowych, w szczególności wydarzeń bokserskich w Polsce. I wouldn't like to talk too much about the engagement of Suzuki in the sports activities and supporting the sports activities, because it's our tradition and we have already taken part and supported a lot of different sports events. Natomiast chciałbym podkreślić albo poprosić państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na działalność i aktywność pana prezesa Grzegorza Nowaczka, ponieważ tutaj chciałbym podkreślić takie trzy punkty. Pierwszy, te mistrzostwa odbywają się w Polsce i odbywają się w Kielcach. But I would like to stress out the engagement of one person, Grzegorz Nowaczek, the president of the Polish Boxing Association, thanks to whom the championship is going to be held here in Kielce. Na pewno było to wynikiem olbrzymiego zaufania do Polskiej Federacji, jak również na pewno bardzo dobrych relacji pomiędzy AIBA a Polskim Związkiem Bokserskim. It is the result of the great confidence that the international, the World Boxing Association confided in Grzegorz Nowaczek. Drugim elementem na pewno to jest strona finansowa tego przedsięwzięcia. Nie mówimy o tym dużo, ale budżet, o jaki tutaj pan Grzegorz czy pan prezes musiał walczyć, to jest budżet wielomilionowy. We are not going to talk about the money and the financial support for the event, but I would like you to know that the budget for which Grzegorz Nowaczek had to fight was enormous. So, jak wszyscy wiemy, w tych trudnych czasach, także biznesowych, jest niezmiernie trudne i doprowadzenie do tego, aby ten budżet, aby te zasoby finansowe zorganizować w takiej wielkości, aby pokryły te koszty związane z organizacją tej imprezy, to jest zadanie niezmiernie wymagające. And let me stress out that the task was extremely difficult, because we've got a very difficult times for everybody, especially for business. So collecting money and financial resources from many different sources was not an easy task to do. Także duży szacunek tutaj do prezesa Nowaczka związany z tymi dwoma punktami oraz z trzecim związanym już z samą organizacją imprezy, z logistyką. Mówimy tutaj o kilku tysiącach uczestników. Mówię o ekipach i o zawodnikach. Doprowadzenie do tego, żeby ta logistyka odbywała się w niezakłócony sposób, organizacja, zarządzanie całym projektem, no to jest, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. And I'm very impressed with the fact that it was not only the finance and financial backup that Mr. Grzegorz Nowaczek was trying to sort out, but of course the huge logistic efforts that were needed to come the championship true. Także wyrażę szacunku, panie prezesie, bardzo duża sprawa. No my, tak jak zawsze, Suzuki jest blisko polskiego sportu, wspieramy i no, życzymy wszystkim sukcesów i zakończenia tej imprezy na wysokim poziomie. Dziękuję. So, Mr. President, I'm very grateful and great respect to you, and I really hope that it will be the great championship on a very high level, which I wish. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Prezes Suzuki Motor Poland, pan Piotr Dulnik.
A teraz bardzo proszę, aby głos zabrał członek zarządu województwa świętokrzyskiego, pan Tomasz Jamka. And now let's give the floor to Tomasz Jamka, member of the board of the Świętokrzyskie Region. Szanowni Państwo, impreza, miło mi Państwa przywitać, impreza o takiej klasie i zasięgu, jak właśnie młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w boksie, które tak jak już wcześniej tu było wspomniane, po raz pierwszy są organizowane w naszym regionie, w województwie świętokrzyskim, są znakomitą okazją do przedstawienia pozytywnego wizerunku naszego regionu w kraju, ale także poza jego granicami. I'm very satisfied that such a great event as the Youth Men's and Women's World Championship in Boxing is going to be held here in a beautiful region of Świętokrzyskie, and it's a very prestigious thing that it's organized in here. It's a great promotion for the region and for creating the positive image, not only among people from Poland, but from among people from all over the world. Dzięki tym mistrzostwom województwo świętokrzyskie postrzegane jest bowiem jako miejsce przyjazne sportowi i sportowcom. Thanks to such events, the region of Świętokrzyskie is perceived as friendly to sport and friendly to all those practicing sport. A promocja przez sport przyczyni się do rozpoznawalności naszego regionu wśród wielbicieli boksu. And promotion through sport will contribute to the promotion among those people who are enthusiasts of sport in general, but generally in boxing. I na koniec chciałem wszystkim naszym gościom życzyć udanego pobytu tutaj na naszej ziemi świętokrzyskiej, a zawodnikom wielu emocji oraz prawdziwej sportowej rywalizacji. Dziękuję. And last but not least, I would like to wish all the people here who came here for the competition to feel at home in the Świętokrzyskie region. I'm keeping the fingers crossed and I wish all of those people success. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Tomasz Jamka, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Panie i panowie, zanim przejdziemy do zadawania pytań, głos zabierze członek Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Boksu, dr Mohamed Touma. Before we come to the questions, I would like to give the floor for a second to the executive committee member of AIBA, Mr. Mohamed Touma. Good evening, everybody. Really, I would like to talk just only 2 minutes. First of all, I thank Polish Boxing Federation for very good coordinate with this world championship. I saw a lot of things is good, you know, and I hope successful for end of this competition. This first. The second, I'm witness just here. I'm witness because I would like to say in front of everybody, thank you, Mr. Omar Karmleev. First of all, the President Omar, I was with him 2.5 years, just only 2.5 years, as colleague in AIBA. I saw a lot of things he did. He did very good things for boxing. Just only his mind was in AIBA for boxing, nothing else. Not for himself, no. But we push him to be president because really we are happy to be with him as AIBA president. Mr. Karmleev, he fly everywhere for boxing. He fly to Egypt, I mean to Africa, America, continental, Asian continental, even everywhere in Oceanic continental. He did his best to make development for boxing. Now, we are here. I tell everybody, and I tell boxers, I tell trainer, I tell referee and judge, all manage the EC member, everybody. I tell him congratulations, because Mr. Omar Karmleev will make good development for boxing,
and we will see a new boxing in his hand. Thank you, Mr. Karmeliev. Thank you, President. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze chciałem bardzo podziękować i pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych mistrzostw tutaj w Kielcach, ale chciałem bardzo, bardzo podkreślić udział i rolę pana prezydenta Światowej Organizacji Boksu, pana Umara Kremlewa, dzięki któremu boks rozwija się. Ten człowiek to jest osoba, która myśli tylko i wyłącznie o boksie, nie myśli nigdy o sobie. Boks jest dla niego priorytetem. Ten człowiek zjeździł cały świat, był w Egipcie i na całym świecie w różnych miejscach, aby promować boks, aby w boksie dobrze się działo. Pracuję z nim od 2 lat i jestem pod ogromnym wrażeniem i będę to powtarzał wszystkim zawodnikom, wszystkim trenerom, że mamy szczęście i bardzo dziękuję panu prezydentowi, prezesowi za to, że z nami jest. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to jest czas na zadawanie pytań, jako że czas nas troszeczkę goni, bo o godzinie 16 oficjalne otwarcie poprosimy po jednym pytaniu od jednej redakcji. Będziemy starali się możliwie najszybciej udzielać odpowiedzi. Bardzo proszę. Mikrofon już idzie. Dzień dobry. Przemysław Osiak, Przegląd Sportowy. Szybkie pytanie do pana prezesa Grzegorza Nowaczka. Jaka jest ostateczna liczba uczestników imprezy, jeśli chodzi o młode zawodniczki i młodych zawodników i z ilu krajów łącznie tutaj zawodnicy i zawodniczki dotarli? Przegląd Sportowy. I would like to give the question to President of the Polish Boxing Association about the final number of the countries and final number of the competitors who are going to fight on the bouts. Ostateczna liczba to jest 528 zawodniczek, zawodniczków i zawodniczek i zawodników z 53 krajów. Natomiast było więcej osób zgłoszonych, jednak były formalności niedopełnione i też kilka osób nie zostało dopuszczonych. To z jakich krajów ostatecznie tutaj w ostatniej chwili ci reprezentanci nie dojechali? Bodajże Argentyna nie dojechała i Stany Zjednoczone. The number is dependent on the last decisions of the federations who didn't let and didn't allow some competitors, and I think it was Argentina and the United States that wasn't allowed to take part. Również jedna z zawodników z Turcji miała wynik pozytywny i zostali w ostatniej chwili, nie przyjechali do nas. And at the very last chance, one person has had a positive result of COVID test. That's why he was also not admitted to take part in the championship. Было 67 стран. К сожалению, многие из-за пандемии, из-за коронавируса не смогли пересечь границу, приехать. Было 67 krajów, które miały wziąć udział w mistrzostwach. Natomiast w związku z tymi sytuacjami, o których mówił pan prezes i w związku z koronawirusem. Но в связи с той ситуацией, которая сегодня в мире, это очень хороший результат, потому что обычно на чемпионатах мира до 60 стран участвуют, кто получает отбор. А здесь практически на 100% прибыли в связи с пандемией даже 53 страны. Это очень хороший результат. Ale trzeba powiedzieć, że jest to ogromny sukces, bo w takich ciężkich czasach aż tyle osób wzięło udział, bierze udział w tych mistrzostwach. Także mimo tych drobnych niedopuszczeń zawodników, i tak możemy powiedzieć, że jest to ogromny sukces. I Polska очень сильно справилась z organizacją. Мне очень нравится, спортсменам нравится. Я общался с спортсменами, с тренерами. Настолько было грамотно все organizowano i встречи, i przeżywania, i pytania. I trzeba powiedzieć, że Polska stanęła tutaj na wysokości zadania organizacyjnego. Ja przebywam cały czas z zawodnikami, rozmawiam z zawodnikami, rozmawiam z trenerami. Wszyscy są bardzo zadowoleni z organizacji, zadają pytania, są bardzo szczęśliwi, że tutaj są i te zawody biorą udział w tych zawodach. I'm sorry, if you want to have a question, of course, maybe we'll have time to answer it, but two things we already forget it, to mentioning Umar Kremlev and behalf of the AIBA, we are absolutely following the clear way, so we want to develop the boxing just in the fair shape and the clear way,
And that's why we are using first time in the entire history the live scoring in the youth championship and also the boat review possibilities. So that never ever happened in the youth world championship entire history to the live scoring system. We are proudly announcing in these tournaments we'll use the live scoring system, the Swiss timing, it's able to do that, and also the boat review possibility. And as long as I know the whole nation and all boxing participator is very happy with this and absolutely agree to do it. Muszę podkreślić dwie rzeczy, o których żeśmy zapomnieli, że live scoring będzie tutaj brany pod uwagę podczas organizacji tych mistrzostw po raz pierwszy w życiu, a także będzie możliwość bout review, czyli obejrzenia ponownie walki. Okej, czy mamy kolejne pytania? Bardzo prosimy. Nie widzimy, zatem bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność na konferencji prasowej. Już za kilkanaście minut rozpoczniemy oficjalnie w hali Legionów na ulicy Leszka Drogosza Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn Kielce 2021. Thank you Dziękuję very much bardzo. For the presence. Thank you very much. Большое спасибо. And see you on the official opening of Men's and Women's Youth Boxing Championship, World Championship Kielce 2021. Thank you very much.